Siemanerko, co u was słychać? Słuchajcie, a zobaczcie, z kim idę. Siemano. I oto on. Wszystko. Oto on. Jak to było? Poczekaj, daj mi sobie przypomnieć. Jest rzeźki, silny i ma tylko jeden cel. Jaki? Power Rate, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, jak sobie dodał, kto zna tą reklamę? Power Rate, jaki? Dobra, nie, słuchajcie, idziemy sobie zarazem do domu, bo słuchajcie, a raz też zabiegany, non stop pracuje, padł mi odwiedzić, a ogólnie, no chce mi parę rzeczy doradzić na budowie, także idę się fachowej opinii posłuchać, parę pytań mam, także lecimy, mamy od razu czajnik, który miałem donieść na kawkę. Mamy. No i to tyle, nie? Aras, chcesz coś powiedzieć ładnie do widzów? Nie, bo tak patrzę, że stoi ktoś pod twoją budową. Z daleka. Pod moją budową? Ty, może stoi ten co nagrywa. No, mister. Zaraz, słuchajcie. Już nie będziemy gadać, jaki mister, ale tak. Chyba wszyscy się domistrzają. Nie będziemy reklamować mistera. Ta. Może niespodzianka będzie. Tak. Ale ogólnie co? Z blachy, zaraz tutaj weźmiemy, nagramy człowieku i sprawdzą dla nas. Widzowie. Ty, no jak chuj? No mówię ci, że nagrywa. Dlatego siecimy. Jest ktoś. O, i policja, ty. Ej, panie, gdzie pan przychodzi? Przecież tu pasów nie ma. A tu policja. Tu na całej długości ulicy nie ma. O, już mamy widza, proszę bardzo. Ty. Mamy widza. Lecimy z kamerą. Na angielski. Bo tutaj trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ktoś przyjedzie, to od razu jest złapany. Także już się nie ukryję. Chodźcie ze mną, zobaczycie. Jest namierzony. Zobaczycie spotkanie, tylko nie wiem, czy się znamy, czy nie. Siemano! Oto my się znamy. Cześć, kurde. To nie pierwsze spotkanie, witam. To słuchajcie, bo my tutaj właśnie dotarliśmy, to idziemy od razu, zaparkuj sobie, idziemy na kawkę i na piwko. Nie piwko, dwóch piwek nie mamy, ale kawkę mamy. Tu sobie zjedź, albo tu do środka. Taki ten, mowa telefonu, już trzeci raz jestem. Oczywiście piwko zero mówiłem. Patrz, to już do ręki. Czekaj, już biorę, dobra. To już osobiście przekazane, patrz. Także wbijamy się na chawirę, pogadać sobie, czas spędzić i na tyle. Jedziesz do środka, otworzy ci. Pewnie. Żeby policja mogła bardziej rozróżniać. Pora raz. Cyknij bramy, bo ten. Co? Pójdę postawić ten czajnik tam do salonu. No dobra. Miłej zabawy. Taka wrzutka, hejka. Nowy dzień, nowe możliwości. Jedziemy. Jedziemy na budowę. Jedziemy na budowę popracować. Słuchajcie, odezwę się z budowy. Zobaczcie, samochodzik jest zasypany, nieruszany. Ja powracam mocniejszy, silniejszy, bardziej zdeterminowany. Bo wiecie, jak to jest, nie? Każdego spotyka jakiś problem w życiu. Różne sytuacje życiowe są. Ja swój też doznałem, ale nie chcę już do niego wracać. Bo to nie chodzi, co was spotka, tylko tak naprawdę chodzi o to, jak szybko i jak mocno się podniesiecie. Także, ale ślizgo. Także jak widzicie, jestem dalej sobą, oglądacie mnie dla mnie, bo mnie poznaliście. Jak wiecie, nie ma u mnie żadnych hamulców, ruszamy z tym, co robiliśmy, tylko z zdwojoną siłą, to na tyle. W drogę! Komu w drogę, temu czas. Jedziemy zasuwać na budowę, bo słuchajcie, niedługo wchodzi elektryka, hydraulika, tynkarze, rekuperacja, ogrzewanie, posadzki, elewacja, ogrodzenie, meble,
Jest co robić. 8 dni załamki. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tak jak już mówiłem, słuchajcie. Najważniejsze to jest siła podniesienia się. Troszeczkę mnie przytłumiło, zajęło mi to 8-9 dni. Zapominam na razie o tamtym kanale. Magda, słuchajcie, walczy i tak z informatykiem, ja tylko chodzę i dupę truję, wiecie o co chodzi. Także zostawiam to swojej mądrzejszej połówce, a ja się biorę za to, za co mam się brać, nie? Tak to wygląda, słuchajcie. Powiem wam szczerze, że rozmawiałem z paroma znajomymi, trzeba było mnie tak trochę wyciągnąć z tego gówna, w jakim się znajdowałem w stanie. Nie chcę już do tego wracać, tylko youtuberzy mnie zrozumieją, zwykli ludzie nie wiedzą, jeśli chodzi ile się serca w to włożyło, ile pracy i tak dalej. Także nie ma problemu, ja ten kanał już sobie ustaliłem w głowie, że po prostu on może nie powrócić, także vloguję na Magdy kanale w tej chwili i tak zostaje. Wolę założyć to najgorsze, niż kurczę myśleć i jeszcze raz kurczę myśleć, a później z tego gówno wyjdzie, a ja będę stłumiony miesiącami chodził. Także wyrzucam to do lamusa, przechodzi to do lamusa, jadę na budowę, pracować, nagrywać będę na vlog z życia cały czas. I to na tyle. Dom będzie rósł jak grzyby po deszczu. Śledźcie kanał jak chcecie. Pozdrawiam. I jestem już po pracy, w tej chwili szybka piłka była, przygotowałem wszystko praktycznie pod elektryka, no nie wszystko, ale jest poukładane tak jak powinno być, także jest wszędzie praktycznie dostęp w całym domu do kładzenia elektryki, w sobotę ruszamy, będziemy bruzdować pod kable, nie będziemy ich tylko kłaść, żeby tynki je przesłoniło, będziemy je bruzdować po to, żeby je pochować w szczelinach, po to, żeby jak tynki będą nałożone, żeby nie było smug i widać, gdzie te kable lecą. Także to jest w tej chwili, ten etap będzie pierwszy. Mam poustalane wszystkie następne kolejne etapy bez żadnych przeszkód, na nikogo nie będę czekać. Mam później tynkarzy, mam specjalistów od ogrzewania, mam specjalistów od rekuperacji. Małe kroki są poczynane już na fotowoltaikę. Jest firma wybrana, jedzie do mnie kable głównego nurtu jakieś tam, które trzeba gdzieś tam poprowadzić, elektryk ma to obcykać. Jestem w dobrym kontakcie. Mam parę pytań, słuchajcie, dotyczące balustrad, jeżeli robiliście, ale tutaj ogólnie jest taki plan, że jeszcze chcę przykleić taki steropian do tej belki, przykręcić go i po prostu, żeby tynk był narzucony wyżej. Aras pojechał też po wełnę, mi kupić tutaj wełnę, tylko wszędzie damy, żeby po prostu to, żeby ciepło było, żeby trzymało to ciepło, także tutaj tak se to wszystko zabezpieczymy. Słuchajcie, w ogóle muszę zacząć oglądać jakiegoś youtubera, bo wiedzy jest naprawdę dużo, a powiem wam, że chciałem wam pokazać ten dom, jak się go buduje bez żadnej wiedzy i czy to jest możliwe, ale widzę, że za dużo na tym tracę, dużo ludzi mnie ostrzega po prostu, że coś mogę źle zrobić, także słuchajcie, no muszę zacząć oglądać, no najprawdopodobniej to będzie co dzisiaj robimy, kanał For You, także tam są specjaliści, czasami rzuciłem okiem, także przystąpię chyba do tych kanałów i będziemy po prostu patrzeć krok po kroku, nie, jak to się robi. Ale w ogóle mam takie zapytanie, bo rozmawiam z firmą, która ma robić mi balustrady i wam powiem, że szczerze mówiąc nie wiem, czy one mają być przykręcone teraz do tego, odmierzane i przykręcane, bo jakby nie patrzeć, słuchajcie, tutaj jest mój stan zero. Także zobaczcie, aluminiowy próg w tym HS-ie jest. Także jest tutaj punkt zero i no i wiadomo, że musi iść chyba jakaś papa izolacja, później gruby steropian. To ja nie wiem, czy ta balustrada ma być teraz, czy po skończonym jakby balkonie i położeniu płytek, no ale jak się położy płytki, do czego taką masywną balustradę się przykręca? Także jeżeli robiliście, powiedzcie mi, jak wy to zrobiliście, jaki był etap. To na tyle tego balkonu, co chciałem zapytać. No i to wszystko, kochani.
Później będzie odcinek nakręcony, gdzie jaka elektryka, gdzie łóżko, gdzie telewizor, żebyście mogli nam podpowiedzieć, bo żadnego designera nie bierzemy, po prostu robimy ten dom tak jakby pod siebie, także wasza pomoc się przyda. A tu w kuchni mam, w kuchni, słuchajcie, mam ciepło, bo tutaj ten palnik się grzeje. Będziemy go cały czas używać, czujnik czadu jest kupiony, znaczy kupiony, mam z Anglii, nie? Angela tego, także ja wam to wszystko pokażę, powiem wam jaka jest temperatura, czy da się nagrzać, czy ta maszyna faktycznie mnie zaczadzi, czy nie, czy wystarczy przewiew, jak producent pisze, no bo pisaliście, że to nie ma kominu, pisaliście też, że tłuste ściany będą przez tą maszynę, no ja wam to wszystko powiem, czy były te tłuste ściany, czy się dało ten tynk położyć, czy się nie dało, nie? Na tej zasadzie. No dobra, co? Lecimy, nie poddajemy się, dom będzie rósł w siłę, no bo w tym roku trzeba się wprowadzić i korzystać z jacuzzi, nie? No, takie są plany i takie realizujemy. Słuchajcie, kochani, dajcie łapkę dla zasięgów, bo jak widzicie, na tym kanale zostaję, tamtego kanału zapominam o nim, nie będę płakał nad rozlanym mlekiem, jak się powtarzam, i będę tutaj nagrywać i budować ten dom. To na tyle, pozdrawiam. Cześć.